Cześć Siemka, witajcie dzisiaj w moim turnieju z ekstraklasy. Czas na dwa ostatnie ćwierćfinały, w których to zmierzą się ze sobą Legia Warszawa z Lechem Poznań. No, to będzie zdecydowanie hit tych ćwierćfinałów. Dwie niesamowicie mocne drużyny z naszej ekstraklasy. No, to mógłby być właściwie finał, no, ale tak się akurat złożyło, że. Te dwa wielkie kluby zagrają ze sobą już w ćwierćfinale, także no tutaj będą zdecydowanie największe emocje. Natomiast w drugim ćwierćfinale Arka Gdynia kontra Górnik Zabrze, no tu już takich do, dobrych drużyn nie ma, no ale to są zespoły, które potrafią zrobić niespodziankę. Arka Gdynia w zeszłym sezonie wygrała nawet Puchar Polski oraz Super Puchar Polski. Natomiast Górnik Zabrze jest sensacją w tym sezonie. Naprawdę bardzo dobrze sobie radzą w ekstraklasie, mimo tego, że są benjaminkiem, a przez długi czas byli nawet liderem. A więc tak, jeżeli chodzi o półfinały, dzisiaj poznamy dwóch kolejnych półfinalistów. W półfinałach na swoich rywali czekają już Lechia Gdańsk, a także Wisła Kraków. Także zobaczymy, jak się. Dzisiaj to wszystko potoczy. Mamy tu oczywiście cztery saszetki, tak jak to ma miejsce zazwyczaj. No i oczywiście, jeżeli będzie remis, to będzie dogrywka, czyli piąta saszetka. Wczoraj właśnie w tych dwóch ćwiercinach były dwa remisy i były dogrywki. Kto wie, być może dzisiaj również będziemy mieli dogrywkę. A kto wie, być może nawet będą tutaj... Rzuty karne. Także lecimy z tym. No i pierwsza karta. No i już mamy pierwszego gola. Krzysztof Mączyński zdobywa go dla warszawskiej Legii, Także legia świetnie ten mecz z Lechem. No ten hit zaczęła. Termaliki dzisiaj nie ma. Wisły Płock nie ma. Jagiellonia grała. No ostatnio. No niestety odpadła już. Sandecji nie ma i karta specjalna jest to Arka, Adam Marciniak, ulubieniec fanów dla Arki zdobywa gola na 1-0 w meczu z Górnikiem a więc w obydwóch spotkaniach na razie mamy 1-0 dla drużyn a więc lecimy z saszetką numer 2 no i tutaj widzę już będzie piłkarz z Jagiellonii, Świderski. Ale no, Jagiellonia tak jak Wam mówiłem, no niestety odpadła. Krakowia. No i jest Górnik Zabrze. Tomasz Loska. Loska, a więc bramkarz na 1 do 1. A więc no tutaj emocje, emocje są. Jest Boguski z Wisły. Jest z Termaliki Fryc i... Michalik z Krakowi, one dzisiaj nie grają, także dwie saszetki zostały. No a Legia 1-0. No a tutaj mamy 1-1, więc no na pewno duże emocje się szykują. Lecimy więc z saszetką przedostatnią trzecią No i zobaczymy jak to się tutaj potoczy. No znowu mamy Jagieloni. no. Dużo by Jagiellonia dzisiaj goli miała, no ale niestety grała ona ostatnio i, i odpadła. No ale jest gol, jest gol w meczu Górnik-Arka, Szymon Matuszek na 2 do 1 dla Górnika, więc no w tej chwili to Górnik jest bliżej awansu. Dalej mamy Koronę, Wisłę Płock, no i znowu Jagiellonia, Świderski ale jej nie ma. No i mamy tutaj e, Rafał Boguski zmieniający grę. Fajna karta Wisła-Kraków. No ale Wisła dzisiaj nie gra. No i ostatnia saszetka została. E, a więc no jeszcze nie jest nic rozstrzygnięte, bo Legia na razie 1-0 z Lechem, a więc tu może się wszystko jeszcze wydarzyć. Tak samo tutaj Arka może jeszcze z łatwością doprowadzić do do grywki, jeżeli trafi trafi się chociaż jedna karta z, z tego klubu no a my tutaj lecimy i mamy na początek Lechię dalej mamy mamy Legię Warszawa więc no Lech Poznań już jest naprawdę bardzo trudnej sytuacji bo żeby doprowadzić do do grywki musiałyby się trafić dwie karty z, z Lecha Szymański, dalej mamy Śląsk Wrocław i dalej mamy Jędrzejczyka z Legii, a to już no raczej, raczej tutaj wszystko wyjaśnia, bo Legia prowadzi 3 do 0, więc no, tutaj już jest wszystko właściwie wyjaśnione Filip Piszczek z Sandecji, a więc nie Łukasz tylko Filip no ale Sandecji nie ma. No i ostatnia karta. Ostatnia karta jest to Bramkarz. I no tutaj Legia Lech, no ten hit jest jednostronnie rozstrzygnięty. Ale tutaj Arka Górnik. Jeżeli tutaj będzie karta z Arki, no to będziemy mieli dogrywkę. A mamy kartę, kartę z Lechi. Duszan Kuciak. Duszan Kuciak, tak nawiasem mówiąc... W ostatnich ćwierćfinałach był bohaterem, dwa gole, no ale e, to jest Lechia, a nie Arka. A co to oznacza? Oznacza to, że skończyło się to 3 do 0 dla Legii w meczu z Lechem, także ten hit dla, dla Legii, natomiast 2-1 dla Górnika w meczu z, z Arką Gdynia. A więc dzisiaj w tych meczach dogrywki nie mieliśmy ale udało nam się poznać wszystkich półfinalistów. A więc tak, Legia oraz Górnik dzisiaj awansowały do półfinałów i półfinały będą wyglądać w ten sposób, że Lechia Gdańsk będzie grała z Legią Warszawa, natomiast w drugim półfinale Wisła Kraków Górnik Zabrze, więc dwa naprawdę ciekawe Ciekawe bardzo półfinały. Później będzie mecz o trzecie miejsce, a także finał. Także no zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy jeszcze turniej. Cztery drużyny zostały, także no, będzie się działo. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć.